O, słuchajcie, strasznie wczoraj zachlałem. Film mi się urwał, jak leżałem w rurze, teraz mnie krzyż napierdol. Nie no dobra, nie będę się bawił chłopaków z baraków, ale faktycznie wczoraj było grubo, już potem nawet nic nagrywałem, bo to nie było sensu. Z koreańskiego baru wyszliśmy z rachunkiem 2 many, czyli jakieś 620 zł na chwilę obecną. Z czego 3/4 to był alkohol. Potem w kombini poszło jakieś piwa. I jeszcze hospicjusz nas zaciągnął do pubu niedaleko jego pracy. I tam nie wiem, tych drinów, takie półlitrowe Cuba Libre były. Oj, to też chyba ze 4 machnąłem. Damian dzisiaj totalnie umierał. Jedziemy coś zjeść na Ikebukuro. Mam nadzieję, że zdążę dojść na ten pociąg, w którym on siedzi już. A jak nie zdążę, to trudno. Zobaczymy. Jest godzina... Dobra, 12:40 jest. Co za tym idzie? Zostało mi w Tokio jakieś... No tak do 18:00 z haczykiem będę, nie? Więc... 6 godzin, niecałe. Smuteł. Powiem wam, że mega smuteł. O, tu jest mapa metra w Tokio. To jest warte zaznaczenia, że to jest tylko metro. Czyli wszystkie pociągi JR, które idą na powierzchni, ich na tej mapie nie ma. Z tego co widzę. Tak, tutaj nie ma JR-ów. Tu jest linia JR. Nie ma noty. Ledwo, ale żyje. Wstałem. Na tym polega odpowiedzialność. Wstałem o 6:00, zrobiłem pracę domową i dlatego mnie tak głowa rozbolała. Od tej pracy domowej? O, ja myślałem. Słuchajcie, przyznać trzeba, że porcja to jest... Sroga to jest mało powiedziane, ale... Zje się. Dobre? To zajebiście. Jaki tu jest klimat dowalony w tej knajpie. I muszę przyznać, naprawdę, to był najlepszy curry udon, jaki jadłem w życiu. Wrócę tu na bank. Czuję, że będę nieraz tutaj gościem jeszcze. Bo raczej się nie zamknął przez te pół roku. Słuchajcie, idę sobie przez stację Ikebukuro. I tutaj obok mnie, nie wiem czy to widać, czy nie, jest kolejka, nie? Na moje lewe ramię, czyli to. I ta kolejka jest do automatu z Pokemonami. Japończycy w ogóle uwielbiają stanie w kolejkach. To jest ich absolutny sport narodowy numer jeden. Wszyscy wam będą mówić, że baseball, że piłka nożna, może nie. Stanie w kolejkach. Każdy Japończyk stał w kolejce co najmniej kilkaset razy w życiu. A no i żeby była jasność, nie mówię tutaj o kolejkach, które mają, nie wiem, 10-15 osób. Tylko o takich kolejkach, gdzie naprawdę trzeba z godzinę poświęcić na stanie w kolejce, co najmniej. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around. Słuchajcie, podczas tego wyjazdu już nie byłem ani razu, więc pora zajrzeć do Animate. I na Ikebukuro jakiś czas temu powstał, tak jak widzieliście przed chwilą na ujęciu, albo teraz widzicie, nie wiem jak to montuję, największy Animate z Japonii. Jaki to jest kosmos po prostu. To po remoncie jest 4 razy większe, jak nie 5 razy większe niż było. Znaleźć cokolwiek na tym piętrze z mangą graniczy absolutnie z cudem. Udało mi się, w ogóle też wybiegam trochę z obiegu, udało mi się odnaleźć jeden tytuł, który znam. Spoko okładka. Tak swoją drogą, to nie wiem czy wiecie, jak bardzo popularny jest motyw chłopięcej miłości w japońskich mangach. Dobra, słuchajcie, idę stąd, bo po pierwsze to tu nie można nic znaleźć. Czy ja nie jestem w stanie. Już chyba wyrosłem. Wyleciałem do biegu, nie oglądam anime od 4 lat. Większych tych tytułów nie kojarzę. Ostatnio jak tutaj byłem, to jednak byłem bardziej na bieżąco. Druga sprawa, już mnie 2 razy pogoniła babka o nagrywanie, więc... 14:20, jedziemy do Uniqlo. Zobaczyć koszulki ze Snoopim. Potem Donki, Big Camera i jedziemy na Ockę. Bo musimy wrócić jeszcze na chatę gdzieś tak do 17:00,
bo ja o 18 musiałbym zawijać wrotki już. Więc... no, czas powoli goni. Kurwa, w złą stronę poszedłem. Fajne koszulki są w Uniqlo. 1500. 45 zł za t-shirta. Czajcie to? Wzory są fajne. Ten jest fajny, taki prosty, z kieszonką i skarpiem. A tu jeszcze jest Snoopy w ogóle. Retro Peanuts. Muszę przyznać, że ten Snoopy mnie korci najbardziej, ale nie ma trochę sensu, jak i tak chcę się odchudzać dalej, żeby teraz wywalać kasę na ciuchy. I tak już kupiłem koszulkę Adidasa. Starczy. Ale fajnie, bo to znaczy, że jest sklep, w którym znajdę swój rozmiar, bo generalnie bałem się tych rozmiarów, a okazuje się, że bez problemu swój rozmiar jestem w stanie znaleźć. To będzie wyczyn, bo tą torbę, a jeszcze jadę po pingwiny, muszę schować jakoś w walizce, w której nie mam już miejsca generalnie. Trochę nie wiem, jak to zrobię. Idziemy do Big Camera jeszcze, kupić sobie poduszkę do spania w samolocie, bo już w tą stronę to myślałem, że mi szlak trafi. A ze wszystkich miejsc, w których widziałem te poduszki, to w Big Camera była najfajniejsza. Za 2,5 tysiąca jenów, czy za 3 tysiące jenów, koło stówki kosztowała. No musimy się przedostać na Ocka, a potem jeszcze tramwajem i to... już powoli nie są najlepsze godziny na takie podróże. Niestety. Zbliża się godzina 16. Zostały mi tak naprawdę 2 godziny, żeby zawinąć wrotki z Tokio. No dobra, słuchajcie, tych murków tutaj nie było i tego czegoś na rondzie też nie. Ale 7-Eleven jak było, tak jest. Nie no, muszę wam powiedzieć, że ogólnie ta stacja się ładniejsza zrobiła. Dużo bardziej. Nie było aż tak ładnie ostatnio, jak tutaj byłem. A my wtedy mieszkaliśmy, nie wiem czy pamiętacie czy nie, tą uliczką obok wiaduktu. Trzeba było iść do końca i po prawo. Dzisiaj nie będę szedł, bo trochę mi szkoda czasu, zdecydowanie na to. O, tu jest nawet mały Don Quixote teraz. Tego budynku też chyba nie było, nie pamiętam. Tu w ogóle chłopaki na tym drugim rondzie chyba mieli gdzieś rameniarnię, albo tu był ten ramen, już nie pamiętam. Ale z tego co widziałem, to on nadal tutaj jest, tylko... no ja głodny nie jestem w tym momencie, zjadłem taki potężny obiad. Że jak już sobie coś zjem, to pewnie na lotnisku. Opierdzielę jakieś żarcie. Tak, na odchodne. Patrzcie, jaki tutaj patent. Jakby ktoś zapomniał o rocznicy, albo o czymś, to macie coś takiego jak automat z kwiatami. Możecie swojej lubej kupić kwiaty, jak zapomnieliście. A to jest gdzieś tutaj. On gdzieś odpało. Jest! Patrzcie na to. To jest najlepszy... to jest najlepszy sklep pod słońcem, proszę państwa. Dobra. Myślałem, że w Donki mnie pojebało, jak zostawiłem mana, ale w sklepie z pingwinami zostawiłem 1,5 mana. Czyli 450 zł. Gdzie jest Daiso? Doprawdy te dwa ostatnie dni Tokio finansowo zniszczyły. Słuchajcie, przewaliłem jakieś 2000 zł w 2 dni. O, jeszcze kropi, super. No tak, dzisiaj po południu miało już padać. A możesz poczekać jeszcze 2 godziny? Ale wycelowane. Patrzcie. Jedzie moja taksóweczka, tramwaj. La 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 la. Ach, ta Ocka. Słuchajcie, sprawa wygląda tak. 19, mamy 5 minut do pociągu, ja muszę tiket odebrać. Jak nie, to następne jest za 40 minut. Jesteśmy na stacji Nippori. Przyjechałem taksą, bo... pociągi były tak zawalone, że z walizką bym nigdzie nie wsiadł. Go, 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 go. Kasey Line.
Pory i tonery. No, zamykaj te drzwi. Hejsej. No niestety nie zdążyliśmy, 19.45. Jadę. Bo się zamotałem. Zamiast iść od razu do automatów, nie zauważyłem, że jest w załączniku od maila kod QR. Się zamotałem, straciłem jakieś 6 minut, no już nie mogłem sobie wziąć na 19.05. A szkoda, bo miałbym 40 minut więcej na lotnisku. A tak, nie będę miał. No, trudno. Idziemy się już napić. Jest 20.23, będziemy na naszym terminalu. Security check entrance tutaj. Lekki przypał był, dlatego że walizka ważyła 25,7, ale przymknęła na to oko, do 25 mam. A plecak ważył 8,8 i to z powerbankiem w mojej kieszeni. Nie wiem, jak to się stało, że jest cięższy niż był. Bo naprawdę wyjąłem z niego więcej, a jest cięższy. Nie mam pojęcia, jak do tego doszło. A, bo mam picie jeszcze chyba. Dobra. W każdym razie udało się. Przymknęła oko. Całe szczęście. Zakręciłem się jak słoik ogórków teraz. To jest interaktywna mapa. Fureczka. Moja fureczka na tą noc, na ten wieczór. Koniec japońskiego na dzisiaj. Niestety, tutaj już będę słuchał tylko English. Chociaż nie, no japoński jeszcze będzie taki, wiecie. Pracują Japonki tutaj na samolotach Emiratów. Hey, good evening. You're on the second way, 79. Okay. Dobra, jeszcze mamy kawałek, żeby przejść. Ale się zrobił korek, słuchajcie. W samolocie niestety. Smutno tak, kurczę, odlatywać stąd. Smutno i przykro. Oni tutaj w Emiratach, jak ja leciałem w tą stronę, to zawsze podają komunikat, w ilu językach załoga rozmawia, nie? To tutaj było, że w 17 językach. Dobra, słuchajcie. Zaraz będziemy startować. Trzeba wysłuchać do końca gadania o bezpieczeństwie. I już odjechaliśmy ogólnie od terminalu, za chwilę będziemy już wybierać na pas startowy. Miałem chwilę załamania tą srogą. Widziałem, płakałem, tęsknoty, nadal mam tak trochę. Łzy mi lecą. Co mogę powiedzieć na koniec? Najlepszym słowem opisującym moje słowa jest japońskie itakimasu, które dosłownie znaczy wychodzę i wrócę. Więc no. Wychodzę i wrócę. By pulling the two red toggles. Wylecieliśmy do Dubaju. Trochę później, bo mieliśmy 4.10, a jest 4. Chwila za oko, 4.40. Thanks for safe trip. Have a good night. Idziemy się przesiadać. Nie wiem, bo jak w tą stronę jechałem, to musiałem w ogóle terminal zmienić. Więc możliwe, że jeszcze będę musiał terminal zmienić. Podobno na bramki C jest 20 minut. Swoją drogą to jest dziwne, bo poprzednio jechałem autobusem. A to jednak można chyba iść z buta. Albo po prostu nie zdaję sobie z tego sprawy, że można również autobusem, a nie wiem gdzie. No ale przejdziemy się, mamy czas. Kurde. 10.16 czasu tokijskiego, 5.16 w Dubaju. Muszę ten internet odpalić generalnie, żeby mi się godzina zaktualizowała. Strasznie tłok jest o tej porze na tym lotnisku tutaj. Tutaj chyba całą dobę jest strasznie tłok.
Warszawie. Powiem wam, że jak się trochę polata, to lotnisko Chopina wygląda jednak trochę inaczej w moich oczach. Nie aż takie duże, jak się wydawało, jak byłem dzieckiem. Dobra, trzeba się teraz znaleźć transport. Znaczy najpierw trzeba w ogóle przejść bramki, odebrać bagaż. Ciekawe, ile będę czekał, a potem znaleźć transport do Łodzi. Ciekawostka taka, już myślałem, że moja przyjechała. Biorę się za walizkę i podbiega do mnie dziewczyna, że nie, to jest jej. Mówi, nie, to moja, to jej. I tak patrzymy, okazało się, że faktycznie jej. Proszę w tym wszystkim jest to, że mi kryjówkę z lotniska zabrali, dostał trafikar, który miał Clio. Stoi Dacia, ale chyba nie chcę jechać Dacią, tak mi się wydaje, że jest średni pomysł, więc muszę rozwiązać to teraz inaczej. Dobra, to jest jednak ta. Tam w ogóle stoi jeszcze kryjówka i tu stoi kryjówka. Porezerwowane, ktoś sobie porezerwował, jak jeszcze był na lotnisku, a ja tego nie ogarnąłem. Muszę klimę włączyć, bo tu mi się ugotuje zaraz. Żeby mi nic. Nie latało. A co ty nie palisz, ty? To se pojechałem. Hajja!